Dzisiejszy odcinek będzie jednym z najciekawszych i najbardziej ekstremalnych odcinków na moim kanale. Wszystko dlatego, że Play rzucił i mi, i pozostałym członkom Teamu Playa wyzwanie, w którym mamy udowodnić, że nie boimy się nowych rzeczy, robiąc coś po raz pierwszy w życiu. Mamy w ten sposób udowodnić, że jesteśmy gotowi na zupełnie nową, nadchodzącą sieć 5G od Playa, która mocno zmieni nasze życie. Stwierdziłem, że nie ma problemu, udowodnię Playowi, że jestem na to gotowy i w tym celu stworzyłem specjalne koło fortuny, na którym umieściłem 6 mniej lub bardziej ekstremalnych rzeczy, których nigdy w życiu nie robiłem. Na kole fortuny mam, jak widzicie, po pierwsze pójście do parku trampolin, bo tak, wierzcie lub nie, ale nigdy w życiu nie byłem w żadnym parku trampolin. Dalej mamy poprowadzenie ultra szybkiego auta, morsowanie w morzu i to jest chyba coś, czego boję się najbardziej. Dalej mamy ułożenie kostki Rubika, czyli chyba jest to najbardziej lajtowa rzecz z całego koła fortuny, pójście na strzelnicę oraz, moi drodzy, zjedzenie sushi. Po sushi również nigdy nie odważyłem się zjeść. W dzisiejszym odcinku wylosujemy 3 rzeczy z koła fortuny, które będę musiał zrobić pierwszy raz w życiu. Zanim jednak do tego przejdziemy, strzelcie łapkę w górę pod tym filmem i dobijcie tutaj, powiedzmy, 15 tysięcy lajków, bo ten odcinek naprawdę będzie dla mnie wymagający. Sprawdźcie również, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj. Jeśli ten przycisk na dole pod ekranem obok mojego awatara jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary, bo wtedy nie przegapicie żadnego nowego filmu. W komentarzu dajcie również znać, czy jesteście gotowi na sieć 5G od Playa, a ja póki co lecę losować pierwsze zadanie na kole fortuny, bo no, jestem strasznie ciekaw, co będę musiał zrobić po raz pierwszy w życiu. Okej, moi drodzy, czas w takim razie po raz pierwszy zakręcić kole fortuny. Powiem wam szczerze, że mimo wszystko trochę się stresuję, nie wiem, co to koło wybierze. Najlepiej chyba byłoby na początek pójść do parku trampolin, ale uwaga, zobaczymy, co to będzie. Losujemy, sprawdzamy i mamy, jak widzicie, nie. Morsowanie w morzu. Morsowanie w morzu to jest to, co po raz pierwszy będziemy musieli zaraz zrobić. Ja, przygotowując się do tego odcinka, już słuchajcie, mniej więcej czytałem o wszystkich tych rzeczach, tak żeby być w miarę przygotowanym, ale muszę jeszcze trochę poczytać o morsowaniu, zobaczyć, jak się przygotować, co zabrać. No i zaraz będziemy szli na plażę. Okej, słuchajcie, jesteśmy w samochodzie, przygotowałem wszystkie potrzebne rzeczy, poczytałem, raczej teoretycznie wiem, jak to się robi. W praktyce czas pokaże, bo no będę po raz pierwszy w życiu, słuchajcie, wchodził do tak zimnej wody w zimę. Aktualnie mamy teoretycznie 6 stopni Celsjusza, tyle pokazuje ten moment w samochodzie, chociaż on stał trochę na słońcu, ale zwróćcie uwagę, że dzisiaj w nocy padał śnieg, no i tam jeszcze ten śnieg się utrzymuje, nie wiem. Okej, słuchajcie, wchodzimy z Natalią już na plażę. Natalia będzie dzisiaj operatorką. Tam, jak widzicie, mamy morze. Morze jest całkiem spokojne, chociaż mocno dosyć mimo wszystko wieje. Całkiem puste, nikogo na plaży nie ma. Wow, to jest, słuchajcie, zaleta kąpania się w morzu. W zimę nie ma nikogo na plaży, nie ma żadnych parawanów. Okej, słuchajcie, zdjąłem kurtkę, założyłem szalik, żeby mnie jeszcze nie przewiało, zanim wejdę do wody. Idę się teraz rozgrzewać, rozgrzeję się, zdejmuję wszystko i wchodzimy na, mam nadzieję, jakąś max minutę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale lecimy. Dobra, słuchajcie, wszystko gotowe, buty założone. O, proszę bardzo, jak widzicie, mam inne obuwie, zdejmuję szalik, zdejmuję wszystko i wchodzę tutaj. Tu będzie jedna perspektywa, ja w dłoni będę miał drugą kamerę, Natalia będzie robiła zdjęcia i trzymajcie kciuki, strzelcie łapkę w górę, bo no bo to jest wyzwanie, ale udowodnię Playowi, że jestem gotowy na 5G. O kurde! O, jak zimno! Ale zimno! Ale zimno! Zimno! Okej, słuchajcie, ja już ubrany, jak widzicie, cały opatulony. Powiem wam szczerze, nie było źle. Co prawda chodziłem głównie do pasa, raz się zanurzyłem tak cały, bo nie wiedziałem, jak się zachował mój organizm. To było moje pierwsze morsowanie. Chociaż nie wiem, czy można to tak nazwać, bo byłem w wodzie z 45 sekund, może minutę. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że było całkiem nieźle.
udowodniłem Playowi, że jestem gotowy na ich sieć 5G. Mam nadzieję, że wy również. To było pierwsze wyzwanie, które dzisiaj zrobiliśmy. Ja teraz, słuchajcie, upijam herbatkę. Powiem wam szczerze, że pysznie to wygląda. Wracamy do domu, idę jeszcze się trochę ogrzać i będziemy wybierali kolejne zadania, ale powiem wam, że się cieszę. Cieszę się, że się udało. Jak widzicie, nie jest to nic strasznego. No i tyle. O, słuchajcie, jestem już w domu. Powiem wam szczerze, że no dalej nie wierzę w to, że się udało, ale się udało. Sprawdziłem z ciekawości, ile stopni mam aktualnie woda w Bałtyku i uwaga, temperatura wody w Gdańsku w tej chwili to 4,3 stopnia Celsjusza. No nic, idę teraz wziąć szybką kąpiel, ogarnę się i lecimy do drugiego zadania, które mam nadzieję będzie trochę mniej hardkorowe. Okej, wykąpałem się, ogarnąłem, jestem gotowy na kolejne losowanie. Pocieszające jest to, że gorzej chyba już nie będzie. Ale uwaga, sprawdźmy, co tym razem przygotuje dla nas koło fortuny. A będzie to, moi drodzy, poprowadzenie ultra szybkiego auta. Okej, Natalia spanikowała za kamerą, że tego nie widać, ale widać, pokazuję wam też teraz z bliska. Słuchajcie, jak widzicie, musimy po raz pierwszy poprowadzić ultra szybkie auto. Są, moi drodzy, dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że mam znajomego, który pracuje w salonie Mercedesa w Gdańsku. Zaraz się do niego odezwę i zapytam, czy mają może jakiś wolny samochód, którym moglibyśmy pojeździć. Problem jest taki, że jakby napiszę mu to zaraz i nie wiem, czy tak szybko będzie w stanie to ogarnąć. Jeśli nie uda się załatwić samochodu w salonie Mercedesa, no to będziemy musieli wypożyczyć go z jakiejś wypożyczalni. Okej, słuchajcie, jesteśmy już w samochodzie, udało się ogarnąć nie jedną, ale aż dwie kozackie fury. Nie myślałem, że będzie aż tak dobrze. Do tej pory najszybszy samochód, jakim jeździłem, miał 250 koni około, a dzisiaj te dwa samochody łącznie będą miały ponad 1000. Okej, moi drodzy, nie trzymam was dłużej w niepewności. Jezu, nie. Czekajcie. Ja się odsunę może! No, także wiecie już, czym dzisiaj będziemy jeździli. Tutaj 421 koni, tutaj 621 koni, także będzie ciekawie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w CLA45S. Nie jechałem nigdy takim szybkim, 421 koni, napęd na 4 koła, także będzie, myślę, całkiem spoko. No, robi ciszej tam, bo mi zagłuszasz. Dobra, słuchajcie, uwaga. Ruszamy, jedziemy. 421 koni. Dobra, teraz się spokojnie, słuchajcie, muszę się zapoznać z autkiem. Zobaczcie, jak to będzie jeździło. No i się okaże zaraz. Co, Natalia, myślisz? Super. Jezuniu! Ja. Uwaga! Yeah. O Boże Święty, jak to jedzie! Jezu, jak to jedzie! Jezuniu! Natalia, zakochałem się, sorry! Jezu! Jezu! Dobra, słuchajcie, wsiadamy teraz do E63S. Norbi zrobi launch control i zobaczymy, o, jak to będzie. Dobra, uwaga, Norbi gotowy? Gotowy. Dobra, dawaj, 3, 2, 1. Yes! Ja dziękuję. Jezuniu. Ale jak fajnie ten fotel dociska od boku. A tu bezpieczna odległość, nie? Żeby krawężników nie zaharzyć czasem. No jest grubiutko. No dobra, słuchajcie, jedziemy w takim razie dalej. Teraz wszystko w Sport Plus i zobaczymy, jak to będzie. Piękna sprawa. No słuchajcie, to było na tyle, żegnamy się z CLA, wracamy do domu. Będziemy, słuchajcie, musieli jeszcze raz zakręcić koło fortuny, zobaczymy, co nam wybierze, ale no lepiej chyba już być nie może. Dzięki jeszcze raz, Mercedes-Benz AMG Bitman w Gdańsku, bardzo dziękuję, pozdrawiam. No i tyle, lecimy dalej.
No dobra, po raz ostatni kręcimy kołem fortuny. Uwaga, klikam, naciskam, boję się trochę co będzie, ale sprawdźmy. Tym razem będzie to ułożenie kostki Rubika. Już myślałem, że będzie morsowanie w morzu po raz kolejny, ale wtedy nie miałoby to sensu. Więc tym razem, moi drodzy, będziemy układali kostkę Rubika. Będzie trochę bardziej chilloutowo, ale jest pewien problem. Nie mamy kostki, więc musimy jechać ją kupić. No dobra, słuchajcie, znaleźliśmy 3x3 kosteczka, bierzemy i... No i będę próbował. No dobra, jesteśmy już w domu, kostka jest ułożona i tak samo ułożona będzie musiała być po tym, jak Natalia mi ją zamieszała. To ja teraz będzie mieszała, ja potem będę miał za zadanie tę kostkę w jakikolwiek sposób ułożyć. Tylko Natalia, dawaj tak szybciej, bardziej mieszaj tam, prawo, lewo. Będzie ciężko, nie będę nawet próbował robić tego bez poradnika, bo to nie ma, nie ma szans, bez poradnika tego nie da się ułożyć, ale no ułożenie tego z poradnikiem też nie będzie aż takie proste. No i zobaczymy zaraz, czy mi się uda. No dobra, słuchajcie, jestem gotowy, tu mam poradnik, tu mam kostkę, tutaj będę miał stoper, żeby wiedzieć, ile zajmie mi układanie tej oto kostki Rubika. Będę, tak jak mówię, robił to z poradnikiem. No i trzymajcie kciuki, żeby się udało. Uwaga, czas start! Dobra, słuchajcie, chyba udało mi się ułożyć. Mamy teraz kolejne etap głowy, czyli tutaj te krawędzie muszą się składać. Czyli tu mamy, jak widzicie, zielony, tu mamy czerwony, tu jest niebieski z czerwonym i tutaj mamy pomarańczowy z niebieskim. Wszystko się zgadza. Tutaj dalej mamy biały, więc powiem wam, że no powoli chyba dobijamy do brzegu. No, jeszcze pewnie trochę przed nami. Jest! Słuchajcie, kostka ułożona. Udało mi się oczywiście z poradnikiem ułożyć kostkę Rubika. Boże, jaka satysfakcja, słuchajcie. No fajnie, fajnie, że udało się. Pierwsza z życia ułożyłem. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy dzień pełen emocji, pełen nowości i dzień, którym udowodniłem i sobie, i wam, i Playowi, że nie boję się nowych rzeczy i że jestem gotowy na sieć 5G od Play. Mam nadzieję, słuchajcie, że ten film się spodobał. Jeśli tak, słuchajcie, łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja póki co dziękuję wam za uwagę. Idę trochę odpocząć, ochłonąć, bo no emocji było naprawdę mnóstwo. Trzymajcie się i do zobaczenia. Yeah.